Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Minecraft Medieval. I jak widzicie, sporo się wydarzyło od ostatniego czasu. W ostatnim filmie trochę powiększałem wioskę. Natomiast dzisiaj pokażę Wam część rzeczy, która została zbudowana na streamie ostatnim, jak i to, co budowałem wczoraj przez około, szybciutko policzę, 4-5 godzin, mniej więcej gdzieś tak 4-5 godzin budowałem. To jest rynek miasta. Rynek miasta, które zacząłem budować. To jest taki w sumie ryneczek mały, to nie jest rynek główny. Miejsce, w którym przez które będziemy przejeżdżać podczas podróży do zamku. Z tym, że wiecie co? Im dłużej gram, im dłużej myślę o tym całym mieście, tym bardziej chcę to wszystko, co tu już zbudowałem, usunąć i podążając od początku, czyli od tych murów tutaj pierwszych, miejskich, dążyć w tamtym kierunku i dopiero potem zadecydować, gdzie bym chciał zbudować zamek i jak bym chciał, żeby to wyglądało, bo moja koncepcja się bardzo zmienia, wiecie? Ja sobie mogę pozapisywać schematy barbakanu, mogę sobie zapisać schematy muru, schematy tych budynków. Cholera jasna, to są takie lagi, że tu się nie da nagrywać. No, to jest taka ilość elementów, że po prostu masakra. I dlaczego chcę to zrobić? Dlatego, że miejsce za tym murem ja już chciałem stworzyć jako miejsce, w którym będą elementy już takie wewnątrz górnego miasta, czyli miałem na myśli takie bardziej budowle czysto z kamienia, prawda? A nie takie typowe miejskie konstrukcje. I to właśnie tu jest miejsce na typowe konstrukcje miejskie. Jak widzicie, może już poznaliście, nawet wzorowane są na Wiedźminie 3, co oczywiście nie było przypadkowe, bo jak najbardziej Wiedźmin 3 jest jedną z moich inspiracji związanych z budowaniem miasta na tej mapie. No i oczywiście tutaj pierwszy budynek jest bardzo charakterystyczny dla Wiedźmina, jednak nie jest identyczny dla niego. Tutaj akurat testowałem sobie kolumny, ale średnio mi się podobają. Wolę już te. Jakoś tak naturalniej wyglądają. Może te zbyt się wyróżniają, chociaż też mają swój jakiś tam urok, prawda? W każdym razie pierwszy budynek jest jak najbardziej wzorowany na gotiku. Zresztą drugi również. Nie na gotiku, tylko na Wiedźminie. Drugi również nie był przebudowywany kropka w kropkę, ale pewne elementy były zaczerpnięte właśnie z Wiedźmina. I jak na razie wygląda fajnie. Trzeci budynek już był bardziej budowany spontanicznie. Tutaj muszę powiedzieć, że budynek już był taki bardziej losowy, ale nie wiem, no jakby się ktoś uparł, to może i by znalazł jakieś elementy z Wiedźmina 3, ale to nie jest tak, że da się zbudować budowle kompletnie odbiegające od tej gry, bo tam jest bardzo dużo budynków, które są różnej maści, więc zawsze, co by nie zbudował, zawsze jakiś element wspólny się znajdzie. No i tak sobie buduję tutaj na razie makietę tego miasteczka. Dzisiaj sobie również pobudujemy. Jest tutaj bardzo dużo pracy, bardzo dużo do zrobienia i chciałbym tutaj poświęcić naprawdę wiele godzin i wiele odcinków na to, żeby skonstruować tutaj fajny rynek z jakimś fajnym miejscem spotkań ludzi, no i oczywiście budynków, które będą otaczały ten placyk, prawda? Tylko że tutaj, jak widzicie, jesteśmy na półpłytkach, tutaj będzie trochę ciężko budować jakieś wozy, niewozy i tak dalej,
ale ja mogę przedłużyć w którąś ze stron ten plac i wtedy zorganizować jakieś miejsce na przykład na handel i inne tego typu elementy. Wracając tutaj do tego zamku, tu jest fosa. Ogólnie od samego początku założenie było takie, że zamek ten będzie w sobie mieścił miasto. I tutaj ta fosa, która była, ona była robiona po to, żeby całe to miasto chroniła, prawda? Potem się koncepcja trochę zmieniła i stwierdziłem, że wyjdę z miejskimi budynkami tutaj. Chociaż tutaj na początku planowałem zrobić wiejskie budowle, ale wyszło jeszcze inaczej. Więc im więcej odcinków tutaj nagrywam, tym bardziej, tak jak mówię, tak jak powiedziałem na początku, jestem przekonany o tym, żeby usunąć to, co zbudowałem do tej pory w tym miejscu i zbudować od podstaw jeszcze raz. Tylko że tym razem bardziej bym powiedział taki nie prosty, nie kwadratowy mur, bo on przestaje tak naprawdę pasować do otoczenia, nie? Bo jest strasznie prosty. No to była najprostsza konstrukcja dla tak ogromnego muru, ale nie była ona konstrukcją, którą ja chciałem od samego początku zbudować. Szczególnie, że tutaj już poprowadziłem fajną rzeczkę, która i tak dodała nieco fajnego klimatu, i chciałbym ten mur tutaj, który się znajduje, zaangażować bardziej w obronę miasta, ale to wszystko z czasem. Jeszcze dużo, dużo, dużo jest przed nami. Być może ten mur zostanie lekko podniesiony i może nawet zadaszony. Także zobaczymy. No, ja bym chciał jakoś to fajnie rozwinąć, tak żeby to naprawdę wyglądało jak dobrze chronione miasto. Teraz przejdźmy już do samego budowania, bo to dzisiaj będzie kluczem tego odcinka. Chciałbym przede wszystkim ogarnąć trochę już ten plac. Myślę, że pierwsza linia budynków będzie tutaj, tak jak droga wiedzie. Tu już zaznaczyłem sobie miejsce, gdzie będzie jakaś droga boczna odchodziła, bardziej dróżka. Tutaj będzie kolejna linia budynków, aż dotąd, a potem zobaczymy, co będzie dalej, bo będziemy w trakcie budowania myśleć. Jeżeli chodzi o wykańczanie budynków, to ja będę się zajmował tym w drugiej kolejności. Najpierw chciałbym zaprojektować sobie główny wygląd miasta, a dopiero wtedy, jak już będę pewien, że takie budynki tu pasują i takie budynki tutaj tworzą fajne miejsce, to wtedy dopiero będę pewien, że chcę te budynki wykańczać wewnątrz. Szkoda by było zbudować, a potem by się okazało, że trzeba to usunąć, prawda? I zaczniemy sobie tutaj może gdzieś, zaraz sobie wybiorę coś do budowania, bo wszędzie, gdzie nie stanę, zawsze jest coś do zrobienia. Chodzi za mną tutaj taka fajna droga. Tutaj w tym miejscu chciałbym zrobić taką boczną drogę. Tutaj postawić jeszcze jakiś budynek w tym miejscu. I tutaj właśnie takie fajne przejście na tylny backyard, na tylne podwórze. Tutaj jeszcze dużo jest do skończenia, ale tym się na razie nie będziemy przejmować. Weźmy się do roboty. Oczywiście, jak zwykle, mój komputer mi utrudnia budowanie, bo to jest aż nienormalne, żeby ilość klatek spadła o połowę podczas włączenia, uruchomienia nagrywania. No ale dlatego właśnie staram się zorganizować pieniążki na nową kartę graficzną, bo na tej to ja już długo nie pociągnę, jeżeli chcę sobie grać na shaderach, bo inaczej nie wyobrażam sobie grania w Minecraft, to niestety, ale trzeba zainwestować. Więc tak, przejście. Chciałbym sobie takie symboliczne tutaj zrobić. I zastanawiam się, czy w ogóle używać czerwonej cegły. Chciałbym, bo ona na pewno byłaby dużym urozmaiceniem dla budowli. Miasto byłoby, mimo tego, że średniowieczne, trochę brudne, to jednak by trochę koloru nabrało. I zobaczymy. Najwyżej, jeżeli coś będzie nie tak, to wtedy tą cegłę po prostu zmienię na coś innego. Ale tak jak mówię, bardzo bym chciał z tej cegły budować, bo
jest ona bardzo, ale to bardzo urozmaicająca okolice. I tak, bramę zrobimy sobie tu, w tym miejscu. Myślę, że będzie dotąd. To będzie taki zwykły łuk, pod którym się będzie przechodziło. Taki wyższy zrobimy. I zrobimy tutaj taki motyw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, średnio pięć, więc siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pyk. Tak, taka będzie w porządku. Tylko tutaj damy zamiast tych bloków, damy sobie schodeczki, schodeczuńki i półpłytki. Gdzie one są? Tutaj. Świetnie. No i łuk jest bardzo w porządku. Jest. Chociaż też można było wydać tutaj. A zobaczymy, jak będzie to wyglądało. I tutaj półpłytkę. To są półpłytki. Pierwsza półpłytka to jest randomowa dla danego biomu, czyli w tym wypadku to jest na ustawionym biomie, zdaje się, tajga, jest to gravel. 44,3 są to półpłytki koblowe i 44,5 są to półpłytki ze stone bricksów. Ustawimy sobie to na 2. I na razie zrobimy maskę na 44,2, bo chciałbym zamienić trochę gravelu na bricka, bo tutaj bardzo mało go użyłem, oczywiście błąd, bo to bardziej wyglądało jak do tej pory jak droga miejska, a nie droga, jak droga wiejska, a nie droga miejska. A w ogóle dodałem tu półpłytki, żeby zasymulować taki motyw takiej zapadniętej tej drogi, nie? Oczywiście w Minecrafcie to są wszystko takie bardziej sprawy umowne. Na niektóre rzeczy trzeba przymknąć oko. No, ale przecież to o to chodzi, żeby rozbudować swoją wyobraźnię w tej grze. Dobrze, ustawiliśmy sobie maskę na półpłytki. Teraz sobie tą maskę zmienimy. Ustawimy maskę sobie na... na czwórkę i na trójkę, czyli to, co mamy tu. Zaczniemy sobie drogę, ona się zaraz uniesie, myślę, że gdzieś w tym miejscu. Chciałbym już tam zacząć podnosić teren tutaj, żeby to już coraz wyżej szło, bo chciałbym przełamać tą monotonię. O, pięknie. Ciach. Jeszcze tu pyk. I jest ok. No i teraz tylko mi pozostaje ustawić brasz na... a nie, dobrze było. 13. Brasz na 4,48. Pyk. Maskę ustawimy sobie tak, jak była. I tutaj już będzie dzicz. Kompletna dzicz. I maskę ustawimy sobie jeszcze na 2. Tutaj już droga będzie taka bardziej, wiecie. Sik. Okej, tutaj też jest w porządku. Cyk. Zawadziłem tam. Ciach, ciach.
Za dużo tego Gravely. No dobra, dobra, nie będę kombinował. Okej, okay, mamy już bramę. Teraz by wypadało... Wypadałoby zbudować coś... Coś, jakiś budynek tutaj. Trzeba podjąć jakąś męską decyzję, jaki budynek będzie tutaj stał. No najprościej zbudować jakiś cywilny budynek, prawda? Tylko taki, który będzie jakoś tam się wyróżniał z całego tego towarzystwa, więc... Pozwólcie, że się zastanowię i budujemy dalej. Chciałbym użyć do tego budynku tych samych materiałów, których użyłem tutaj, czyli to jest, zdaje się, endstone. I chciałbym użyć właśnie tych kolorów, dlatego że tutaj to zdaje się było 121 tekstura, dlatego że tutaj jest tak nudno trochę. I chciałbym dodać jakiś kolor, który urozmaici wygląd tego otoczenia. Pytanie tylko, jaki chciałbym zbudować obiekt. Czy pełnił będzie jakąś funkcję, czy będzie zwykłym domem mieszkalnym. Wydaje mi się, że na razie jeszcze zbudujemy zwykły dom tutaj, bo miejsce to raczej nie jest jakoś tak szczególne, poza tym, że jest tutaj brama, więc wątpię, żebym chciał mieć tutaj jakiś interes, w szczególności tak blisko bramy. Dlatego już się zastanawiam, jak to będzie wyglądało. I wydaje mi się, że w tym miejscu powinienem zacząć już budować sam budynek. Policzmy sobie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli o jeden za dużo. Cyk. Pyk. Tak będzie ok. I to będzie kształt z przodu mojego budynku. Zrobimy sobie tutaj wejście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. Wszystko jest ładnie. Tutaj sobie dalej pociągniemy kawałek tego mieszkania. Na dole będzie wąziutko. Wąziutko będzie na dole, bo to będzie bardzo wąziutki budyneczek. Zaraz może coś wykminimy pod kątem do budówki jakiejś tutaj z boku. Tak, zrobię tu dobudówkę. Definitely. Tylko ona będzie maksymalnie... Albo może nie tyle dobudówkę, co wejście na piętro. O, to też nie byłoby głupie. Dobra, więc tak, robimy sobie to w ten sposób. Pyk. Pod dziesiątką kryje się standardowa tekstura do budowania takich konstrukcji. Pierwszy poziom już jest. Chciałbym dół zbudować jakoś taki wyróżniający się, tylko nie mogę zdecydować się na materiał. Może spróbujemy z 4. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery, pięć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie, to jest 4, 6. Wygląda to spoko. Zobaczymy, jak będzie dalej temat się prezentował. I wtedy podejmiemy decyzję, czy to zostanie. Tutaj będzie wejście.
Switaśne wejściątko. O, takie. Pyk. I zrobimy je w ten sposób. Zmieniamy biom. I robimy reloga. No wybornie. Mam już drugie piętro. Nie całe fakt faktem, bo jeszcze jest dużo tutaj do zrobienia. Ale już mogę powiedzieć, że zarys główny drugiego piętra jest. Teraz co muszę zrobić, to podnieść również sień. Bo jest krótka, tylko nie wiem, czy górnej części nie zrobię z drewna. I powiem tak, plan wygląda następująco. Ja podniosłem budynek z lewej strony, wysunąłem go i tak on będzie wyglądał w tej chwili. Podłogą będzie, będą tutaj te deski i zastanawiam się nad nadrobieniem podłogi z... Ojej, no co jest? Cholera, to mi przeszkadza. I o, z tego. Pyk, 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 pyk. Tylko, że trzeba to oczywiście zmienić na trapdory. O, wiecie jakie, nie? O, te. Albo... Albo wywalam na razie to. Jadę tutaj z półpłytkami. I dopiero z półpłytkami można będzie coś pomyśleć dalej, bo one na pewno będą... One pomogą tam wewnątrz podłogę dobrze zrobić, bo będzie w miarę jednolita. Może tekstura się trochę różni, ale przynajmniej jest kolorystycznie to samo. Tylko trzeba będzie się zastanowić, jak rozwiązać tutaj podporę dla tego budynku. Ale wydaje mi się, że schodki szybko temat rozwiążą. Myślę, że w ten sposób nie będzie źle. No i super. Najprostsza konstrukcja dachu jest już gotowa. Będzie to taki fikuśny daszek. Górną część zrobimy sobie z desek. Teraz jeszcze oczywiście pozostaje kwestia dachu tu, nad tą sienią. Nie jest to nic skomplikowanego. I dach będzie skierowany tutaj w tą stronę. Szczyt będzie miał tu i będzie bajka. Zdecydowałem się dodać logi drewna tutaj na rogach ścian, po to, żeby sprawdzić, czy będzie to dobrze wyglądało, i okazuje się, że wygląda to ciekawie, i tak zostawię, więc prezentuje się to naprawdę dobrze. Mamy już główny zarys budynku, oczywiście on jeszcze wymaga wiele pracy. Trzeba przede wszystkim pododawać okna, schody, wszelkiego rodzaju dodatki, urozmaicenia realistyczne. Dach trzeba również dopracować, bo dach nie jest skończony i dopiero jak to zrobimy, to będzie można powiedzieć, że będzie można brać się za wnętrze tego budynku. Pomijając brak komina, uważam, że dach jest już całkiem dobry, jest już skończony, można powiedzieć, że wszystkie elementy drewniane podtrzymujące, wspierające, wzmacniające są gotowe, także jest ok. I co? No i teraz musimy jeszcze tylko pododawać elementy na zewnątrz, czyli tutaj schody na górę, które planowałem od samego początku, okna i wszelkiego rodzaju urozmaicenia w postaci na przykład może jakieś przybudówki na drewno i tego typu innych spraw.
Mamy już klatkę schodową, oczywiście najprostsza, najfajniejsza i najlepsza. Schody będą prowadziły na piętra, one nie będą połączone, bo jak wiemy, w miastach liczy się ilość, a nie jakość. Dlatego mamy już pierwsze piętro ogarnięte. Oj, a tutaj mi się biom zmieniła, tu miało koło stać. No trudno, zobaczymy. Tutaj też, tu też. No nic, potem sobie przestawię i będzie potem tutaj sobie koło. Koło będzie stało. Jaki tutaj był biom wszędzie? Pewnie tajga, co? Nigdy nie mogę tego znaleźć. Tajga tutaj jest, okej. Chciałem tutaj koło oprzeć o ścianę. No i tak też uczynię. Klatka schodowa jest. Teraz myślę o jakiejś przybudówce na drewno i ewentualnie zadaszonej części na, kto wie, może na siano. Zobaczymy. Budujemy dalej. Kolejny element dekoracyjny, czyli przybudówka w postaci ustępu. Kto wie, można tutaj zrobić nawet taki zjazd. Na kloca, żaden problem. No pierwotnie to służy do powiększenia objętości mieszkania, w szczególności w miastach, nie w tą stronę, ale oczywiście to też pełniło funkcję łaźni, ustępu. Kurczę, no ni w tą, ni w tą. Trafiłem, więc tutaj może być ustęp. Wstawiamy tutaj klocka, klocek sobie ląduje tutaj w czymś. I co? Fajny element, bo przede wszystkim można budować to z trapdoorów. Właściwie ja mogę budować to z trapdoorów, jakież to było egoistyczne. I jak najbardziej budowanie z trapdoorów urozmaica nasze konstrukcje. Oczywiście wy również macie możliwość budowania czegoś takiego, jeżeli tylko posiadacie konto premium, możecie wejść na serwer Creative i tam z trapdoorów budować wszelkiego rodzaju konstrukcje tego typu właśnie. Dalej chyba się oknami zajmę, co? No teraz okna. Pięknie, biomy zrestartowane. W sumie jest już całkiem nieźle. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z efektu, dlatego że budynek jest już taki całkiem spoko. Wypadałoby jeszcze go trochę podniszczyć, bo on wygląda też momentami za ładnie, ale też nie ma co przesadzać. Od przodu mamy oczywiście okna górne, wielkie okna, które mają dobrze doświetlić pomieszczenie. Dolne okno, takie powiedziałbym bardziej sklepowe, ale jest. Choć miałem dylemat co do wsadzania w ogóle tu okna, bo to naprawdę tak trochę sklepowo wygląda. Chciałem zostawić puste, ale już mówię, dobra, zobaczymy. Jak mi się nie będzie podobało, to usunę. Parapety wszędzie są, bo jak wiecie, z modyfikacji Custom NPCs mogę sobie te parapety dodawać. Tylko przez shadery coś mi się tutaj dziwne rzeczy dzieją. Następnie mamy tutaj przykitrajkę zarówno na siano, jak i na siano, słomę, jak i na drewno. Niestety drewno musi być do góry, dlatego że jest tu biom ustawiony, na którym mam trapdoory takie, więc nie mogę zmienić biomu, bo inaczej mi trapdoory znikną, zarówno tutaj na ścianie, jak i tu, dlatego muszą być niestety do góry. No domek, jak widzicie, wygląda przednio, jak do tej pory jestem zadowolony. Tutaj oczywiście planuję puścić jakieś ogrodzenie, jakiś płot, żeby to jeszcze było takie bardziej podwórkowe. Tu będzie stał następny budynek, który również będzie dodawał ciasnoty. Co jest jeszcze do zrobienia? No to wydaje mi się, że komin. Komin jest do zrobienia, komin jest bardzo istotny, ale jeszcze nie wiem, gdzie go dodam. Wydaje mi się, że tak oględnie, szybko patrząc, w tym miejscu, tu może być komin. Można nawet coś zaimprowizować w związku z nim. Stone brickiem chyba będzie lepiej niż koblem. I można coś fajnego tutaj zorganizować. Takiego niezbyt ładnego, prostego. Bierzemy sobie jakieś. Proszę was, tutaj hyciach.
zrobiłem sobie taki śmieszny, fikuśny komin. Wygląda dobrze. Ciach. Proszę bardzo. I mamy kominek jak ta lala. Teraz jeszcze tylko dodać dym. I będzie siwy dym. Oczywiście tak jak mówiłem, ja wnętrza będę wykańczał dopiero po zbudowaniu tej całej średniowiecznej mieściny, bo boję się, że coś w pewnym momencie może nie wyglądać tak, jakbym chciał, żeby wyglądało, więc wolę najpierw zbudować sobie domy, budynki, a dopiero potem zajmować się wszelkiego rodzaju wykończeniami. Oczywiście potem niektóre z nich będą pomieszczeniami, które będą pełniły jakąś tam funkcję specjalną, ale muszą być też zapychacze miejskie, zwykłe, typowe domy. Więc tak, jak widzicie, zaczyna to już wyglądać fajnie, bo przyszedłem tutaj pokazać wam, że miejski klimat już tu powinien się zaczynać i powinno to wyglądać w rzeczywistości w ten sposób, a nie tam za tamtą ścianą, tamtym murem zamku. To jest właśnie to, co troszeczkę nie tak zbudowałem, jak powinienem, ale przecież to jest Minecraft. Możemy robić tu wszystko, co nam się podoba. Tamte budynki nie są do przekopiowania tutaj, dlatego że one się bardzo różnią od tego, co ja tu zacząłem robić. I niestety nie nadają się do tego, żeby je tu powklejać, bo to jest troszeczkę inny styl, inne wykorzystanie powierzchni, materiałów i ogólnie inny zamysł wtedy był. No ale tak, wiadomo, tutaj jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do dodania, które na pewno powstaną, które dodam. Ale jak wiecie, nagranie takiego odcinka zajmuje wiele godzin. I to nie jest takie łatwe, jak się widzi na pierwszy rzut oka, ale mam nadzieję, że już sam efekt wam się podoba, że to, co już tutaj jest, jakoś tworzy już jakoś obraz tego, co chciałbym tutaj zbudować. Więc nie wahajcie się, jeżeli wam się spodobało, zostawić ocenę, skomentować to, co zobaczyliście i trzymajcie się ciepło, wszelkie wsparcie z waszej strony mile widziane. Siema, na rapa.